Moi drodzy, dzisiaj mamy szczególny dzień. Ci, którzy przyszli nieco później, może nie wiedzą, ale mamy dzisiaj dzień wolności religijnej. I te teksty, które były cytowane na początek, o Jozułem, który stawia przed nami wybór i mówi: wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. I ten tekst, czytany teraz z Ewangelii Jana gdzie doszło do pewnego kryzysu, nazywanego czasem kryzysem galilejskim. Kiedy niektórzy nie do końca rozumiejąc przesłanie Jezusa Chrystusa, nawet niektórzy z tych, którzy uważali się za Jego uczniów, nie do końca rozumiejąc Jego przesłanie, nawet być może traktując, że jest zbyt mocne miejscami, że to jest twarda mowa, że, 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 że trudno jest rozumieć i zaakceptować. Postanowili od Niego odejść. I nie czytamy w Piśmie Świętym, aby Jezus, nie wiem, rzucił się jak kiedyś Rejtan, prawda, na słynnym obrazie, tak, w, w drzwiach, rzucił się, rozdarł szaty, powiedział, nie wypuszczę tak. Nie, nie, nie. Nie zabraniał, na pewno go to zasmuciło, ale nie zabraniał ludziom, nawet jeśli chcieli porzucić drogę, którą im proponował. Jedynie pytał ze smutkiem tych pozostałych, czy i wy chcecie odejść? Ja, zarówno w tym przykładzie Starotestamentowym, jak i w tym Nowotestamentowym, dostrzegam pewną taką biblijny nacisk na osobistą wolność człowieka. Nawet jeśli miałby podejmować decyzje złe, to ani Bóg w Starym Testamencie, ani Chrystus w Nowym, tym ludziom na przeszkodzie stawał nie będzie. Ponieważ wolność religijna jest niejako pochodną wolności w ogóle, którą człowiek ma od samego początku, która została nam dana jako dar Boży. Dlatego będę chciał też dzisiaj mówić na tym tle tych pewnych przykładów biblijnych również o wolności religijnej, chociaż zgadzam się, pojęcie jako takiego, wolność religijna, Biblia nie zawiera. Ale Biblia nie zawiera wiele pojęć. Czytamy, że Łukasz był lekarzem, ale czy był, nie wiem, geriatrą, laryngologiem? Pneumolog, lekarz od płuc to Dobrze, pulmonolog. Tak? Czy nie, dobra, zostawię to, bo jeszcze coś pomylę i obrażę jakiegoś lekarza niedostateczną wiedzą, ale chcę tylko zilustrować, że dzisiaj mówimy o lekarzach pewnych specjalności, ale kiedyś po prostu ktoś był lekarzem. Dzisiaj mówimy o prawnikach różnych specjalności, a kiedyś po prostu ktoś był tylko prawnikiem. Kiedyś mówiono o wolności, dzisiaj mówimy o różnych formach tej wolności, o pewnych specyficznych dziedzinach, obszarach tej wolności. A więc nawet jeśli Pismo Święte nie zawiera pojęcia wolność religijna, nie znaczy, że tej wolności tam nie ma. Jeśli Pismo Święte mówi, że człowiek od Boga wolność dostał, Wolność wyboru, nawet jeśli byłby to wybór zły, to tym bardziej należy w tym dostrzegać, w tym prawie wyboru, w tej wolności danej nam od Boga, dostrzegać również wolność w obszarze religii. Wolność w obszarze wyboru religii, zmiany religii. Wolność do bycia w ogóle religijnym człowiekiem, a nawet do bycia człowiekiem niereligijnym. Chociaż oczywiście Bóg by chciał, żebyśmy byli wszyscy ludźmi wierzącymi, i to nie w cokolwiek, ale konkretnie w niego. I nawet nie tylko w niego, ale abyśmy wierzyli Jemu. Czy zagadnienia wolności religijnej. Są czymś istotnym, czym powinniśmy się zajmować, przeznaczać święte minuty nabożeństwa, na takie rzeczy, które wielu ludziom wydają się, no po prostu zwykłe, zupełnie naturalne, no to o czym tu rozmawiać? Tyle, że to, co wydaje nam się dzisiaj zwykłe, i tu zwykłe w tym obszarze kulturowym i w tym czasie wcale jeszcze nie było zwykłe jakiś czas temu. Nawet w tym obszarze kulturowym. Wiele trzeba się cofnąć wstecz, żeby pokazać, że ludzie wierzący inaczej niż większość byli prześladowani. Daleko trzeba się cofać? Myślę, że niektórzy z nas na tej sali jeszcze pamiętają takie czasy. Nie mówiąc już o tym, że nawet dzisiaj są pewne obszary świata, gdzie ludzie są za wiarę prześladowani aż na śmierć. Niedawno w internecie oglądałem zdjęcie kilkudziesięciu ofiar gdzieś w jakimś afrykańskim państwie, spalonych żywcem, dlatego że nie wyrzekli się Chrystusa. I naprawdę nie jest dla mnie istotne, czy byli adwentystami dnia siódmego, czy katolikami, czy należeli do jakiegoś z wyznań protestanckich. Nie wyrzekli się Chrystusa, kiedy tego od nich żądano. I zapłacili najwyższą cenę. Wolność religijna nie jest czymś, co jest nam po prostu ha, dane raz na zawsze. Tak jak dostajemy od kogoś kwiatka, jeżeli nie będziemy go podlewać i pielęgnować, po prostu zwiędnie. Wolność religijna podobnie jeśli nie będziemy o nią dbać, jeśli nawet, że użyję słowa, które może nie pasuje do wolności religijnej, walczyć o nią. Dbać łagodniej, żeby trwała, żeby była przestrzegana, szanowana, to nawet tu, gdzie się jej dzisiaj przestrzega i. Szanuje, gdzie teoretycznie ona jest nam dana wszystkim, może niedługo zniknąć, jeśli nie będzie tych, którzy nawet rządzącym będą przypominali o potrzebie jej szanowania i przestrzegania. Jeśli się nam wydaje, że są to sprawy tylko gdzieś tam dawno temu, nawet jeśli tu, to dawno temu albo gdzieś indziej istotne i występujące problemy z tą wolnością, to pomyślcie, czy w naszym kraju nie toczą się na ten temat dzisiaj dyskusje, gorące spory? Czy w naszym kraju nie mamy grup ludzi, którzy są bardzo przeciwni występowaniu w przestrzeni publicznej jakichkolwiek emblematów religijnych, symboli religijnych? Mamy taki problem w naszym kraju? Są na ten temat kłótnie wręcz. Czy w naszym kraju całkiem niedawno nie mieliśmy sytuacji, gdzie grupa ludzi zagniewanych z pewnego małego miasteczka, miejscowości zebrała się przed, przed pewną świątynią muzułmańską, by przeszkodzić tam pewnemu obrzędowi religijnemu? Chodziło o ubój rytualny? Przyszli ze strażnikami miejskimi, chciano im zabronić. W imię ochrony zwierząt oczywiście. Idąc dalej, czy, yy, czy w kwestii obchodzenia świąt, czy wielu z nas nie miało osobistych problemów w pracy? Ale to nie tylko my mamy takie problemy. Swego czasu takie problemy mieli wyznawcy prawosławia, bo mają przesunięte święta, według innego kalendarza liczone. I kiedy wszyscy inni pracowali, oni chcieli świętować. No jak to? Wszyscy pracują, wy chcecie świętować? Mieli takie problemy. Adwentyści dziś takie problemy mają niektórzy z sobotą. W miejscu pracy, w miejscu nauki, albo inna sfera problemów, my może nawet nie do wszystkich z nich przykładamy należytą wagę i nie rozumiemy, że już niedługo mogą one zacząć dotykać nas. Kiedy pewne grupy ludzi o pewnych orientacjach seksualnych zaczynają domagać się, by karać, Nazwanie pewnych orientacji seksualnych grzechem. Czy mamy sobie pozwolić na coś takiego? Czy mamy nie reagować na, na to, kiedy zabrania nam się nazywać pewne rzeczy po imieniu? Mówiąc, jeśli tak powiesz, oskarżymy cię o mowę nienawiści. A właśnie dzisiaj, w tych czasach, gdzieś tam w ministerstwach planuje się wprowadzenie pewnych zmian do przepisów karnych, jak na przykład karanie za mowę nienawiści. Wystarczy ją zbyt szeroko zdefiniować, by powiedzenie na kazaniu, że pewne postawy w dziedzinie życia seksualnego są grzechem, by potraktować to już za mowę nienawiści. I ograniczyć tym samym naszą wolność sumienia i wyznania, wyznawania prawdy, że Biblia jest dla mnie autorytetem, również i w sprawach życia seksualnego. O pewnym zawierzeniu przez jednego z burmistrzów naszego miasta, swego miasta w prywatnym nabożeństwie, w prywatnej modlitwie, co prawda w kościele, ale jako w pewnym akcie prywatnego, prywatnej religijności Chrystusowi. Już mówiłem w pierwszej części nabożeństwa, że zostało to potraktowane przez niektórych ludzi jako naruszenie ich wolności religijnej, bo oni sobie nie życzą, żeby ktoś się za nich modlił. Jeśli byśmy to mieli uznać za naruszenie wolności religijnej, to już niedługo ktoś może zarzucać nam, że modlimy się za swoją niewierzącą rodzinę. Jeśli będziemy wspierać pewnych ludzi, y, dlatego że być może nie lubimy osobiście, nie wiem, posągów, y, y, obrazów, krzyży stawianych na placach różnych, prawda, to, to, to niekoniecznie musi być wyraz naszej religijności, My w osobistym akcie religijności adwentystycznej byśmy takich rzeczy nie robili, ale jeśli będziemy wspierać tych, którzy chcą to wszystko usunąć z przestrzeni publicznej, to ci, którym się uda usunąć to z przestrzeni publicznej, niedługo zaczną żądać usuwania tych rzeczy z przestrzeni jakiej? Prywatnej. Już te rzeczy się dzieją. Były już procesy o to, że oto jakaś stewardesa w pracy, w liniach lotniczych nosi na szyi krzyżyk, na łańcuszku. Nakazano jej to zdjąć. Nie dlatego, że nie wiem, grozi to czymkolwiek, ale dlatego, że jakiś niewierzący pasażer może się poczuć. Urażony. Jeżeli powiecie, a co to tam krzyżyk, niech zdejmują, nie powinno się nosić krzyżyków, tak? Możemy tak wierzyć. Możemy osobiście mieć takie przekonanie, że żadne krzyżyki na szyi nie powinny być, nie powinno się uzewnętrzniać swojej wiary i czyjaś wiara nie powinna zależeć od tego, czy ma krzyżyk na szyi, czy też nie. Ale równie dobrze może być tak że w swoim osobistym miejscu pracy mmm, czekając na przerwę śniadaniową będziecie chcieli położyć żeby sobie przeczytać parę wersetów y, będziecie chcieli sobie położyć biblię nawet malutką biblię i ci sami którzy zażądali nie wiem zdjęcia krzyżyka z szyi jakiejś chrześcijanki Albo ci sami, którzy zażądali w innym kraju, żeby po ulicy jakaś kobieta wyznania muzułmańskiego nie nosiła zasłony na, na twarzy. Ci sami powiedzą, wchodząc w waszą prywatną przestrzeń, nawet w miejscu pracy, ale pewną prywatną przestrzeń, proszę usunąć tę Biblię z biurka. Proszę usunąć te znaki czasu. Znaki czasu to jakie pismo? Religijne. A religijne to usunąć. Polityka, wprost, Newsweek mogą leżeć, ale znaki czasu religijne usunąć. Żadnej religii w miejscu, w przestrzeni publicznej i prywatnej, myślicie, że to jest daleko od nas? Że takie rzeczy się nie zdarzają i zdarzać nie będą? Jak nie będziemy przeciwdziałać, przeciwstawiać się w mowie i piśmie, albo też w osobistym przykładzie, włączając się również w pewną dyskusję w przestrzeni publicznej, w pewną debatę publiczną, pokazując jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, to niedługo może się okazać, że będziemy mieli problemy z najprostszymi sprawami w tej dziedzinie. Bo zawsze się znajdzie ktoś, komu powie: A mnie twoja religijność przeszkadza. A tymczasem Bóg dał nam wolność wyboru. Taką wolność miał nawet sam Jezus Chrystus, który mógł wybrać zupełnie coś innego niż wybrał. Diabeł i przed nim stawiał pokusy, a on musiał skorzystać z swojej wolności wyboru. Stał przed wyborem bycia posłusznym, czy też bycia nieposłusznym. Na szczęście wybrał dobrze i pozostał w tym dobrym wyborze do samego końca. Wolność wyboru jest niezbędna w naszej więzi z Bogiem. Skoro Bóg swego własnego syna nie przymusił do posłuszeństwa, to czyż nie miałby przymuszać, czyż nie miałby, czyż miałby przymuszać do posłuszeństwa stworzone przez siebie istoty? By byli mu posłuszni, bo, bo muszą? Nie. Bóg i przed nami stawia możliwość wyboru. Jego słońce pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego deszcz pada na jednych i na drugich. Chce dawać swoje błogosławieństwa i tym, co w Niego wierzą, i tym, którzy w Niego nie wierzą. Też stoi przed nimi otworem. Kiedyś pewna Greczynka błagała Jezusa, żeby uzdrowił jej dziecko. Czy powiedział... Hmm, Chętnie, ale może najpierw jakąś tutaj podpiszesz deklarację posłuszeństwa, przyjęcia pewnych wierzeń? Nie, uzdrowił. Gdy rozmawiał z Samarytanką, Samarytanie to pewien naród, ale też pewne wyznanie, dość bliskie w sensie wyznania Żydom, no z naszej perspektywy, bo z perspektywy ówczesnych Żydów oni byli nieczyści. Ale przedstawił jej dobrą nowinę bez przymusu czy nękania. Szanował jej zdanie. Wskazał oczywiście, gdzie jest właściwy kierunek religijny i czego Bóg oczekuje. Ale też jej nie potępił. Z kolei już nie Samarytanka, ale jej ziomkowie, Samarytanie, pewnego razu odmówili gościny Jezusowi. Do tego stopnia, że uczniowie Jezusa Jan i Jakub chcieli nawet prośbę, prosili Go o zgodę, żeby nie wiem, spuścić na nich ogień z nieba, pozabijać ich. A Pan Jezus powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy, przedby zbawić i szukać to, co zginęło. I dał nam tym przykład, że w sprawach religijnych, w relacji do Jezusa Chrystusa, nie powinno być żadnego przymusu, nawet wobec tych, którzy tej relacji sobie nie życzą, nie chcą, Chrystusa odrzucają. Ten epizod kończy się też, e, e, może nie. E, e, tak, ten epizod kończy takim stwierdzeniem, że poszli do innej wioski. Ludzi słuchających, ludzi, którzy chcą wejść w tę relację miłości i wiary z Jezusem Chrystusem, jak nie znajdziemy w tej, to znajdziemy w innej wiosce. Nie na tej, to na innej ulicy. Tu nie trzeba nikogo do niczego zmuszać, bo wolność została nam dana od samego początku została dana Adamowi i Ewie, gdy Bóg postawił drzewo wiadomości dobrego i złego i powiedział z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, z tego ci nie wolno. Powiedzenie nie wolno nie znaczy, że nie mieli wolności. Postawienie tego drzewa było daniem im alternatywy. Było właśnie dowodem, że mają wolność. Powiedzenie nie wolno oznaczało tylko, nie chciałbym, żebyście dokonali złego wyboru, bo wybór mieli. I tak wybór potem lud izraelski miał, tak wybór potem mieli uczniowie Jezusa, czego przykłady i cytaty już sobie tutaj Podawaliśmy. Wolność wyboru jest darem Bożym, i ta wolność przewija się w Biblii od początku aż do samego końca. Nawet w księdze Apokalipsy do kościoła Bożego Chrystus mówi słowa: Stoję u drzwi i kołaczę. Kto mnie wpuści, kto usłyszy mój głos, kto mnie wpuści, będę z nim wieczorem. Czy chce się wedrzeć do naszego domu? Czy chce przyjść z siłami policyjnymi, wyważyć nam drzwi, powiedzieć: To jest mój dom, ty do mnie należysz, przyszedłem po swoje? Jesteśmy Jego, Jego własnością w aspekcie i stworzenia nas. A gdy przyjęliśmy Go za swego Zbawiciela, również w aspekcie włączenia nas do swojej rodziny, do rodziny Bożej, ale gdybyśmy zechcieli w którymś momencie od Niego odejść, ani nie będzie nas. Na siłę wstrzymywał. Ani nie będzie się na siłę do naszego serca wdzierał, ale jego cichy głos będzie do nas apelował, apelował, abyśmy go wpuścili. Te wszystkie obrazy, poza mnóstwem wielu innych ważnych nauk do przekazania, Uczą nas również, że jesteśmy wolnymi ludźmi i Bóg akceptuje nasz wybór, nawet jeśli jest to wybór zły. Ale też uświadamia nam, że złe wybory mają swoje tragiczne konsekwencje, nawet wieczne konsekwencje. Powiem wolność nie oznacza jak dziś wielu ludzi młodych zwłaszcza myśli rób ta co chceta. ta bo do każdego rób ta co chceta ta należałoby dodać ale uważaj ta co robita wolność to nie jest rób ta co chceta, ta a mnie to nie obchodzi co robita Bo takiego przykładu Jezus nam nie dał. Dał nam wolność, ale jednocześnie pokazywał konsekwencje złych wyborów. Interesował się naszymi wyborami. Chociaż dał nam wolność, wykorzystywał swoje możliwości, swój czas, by, by pokazywać nam: owszem, jest alternatywa, ale ja chciałbym, żebyś ty wybrał tę wąską drogę. Pokazywał co jest złe na tej szerokiej drodze, co jest dobrego na tej wąskiej drodze. Jego szacunek dla ludzi innych wyznań nie polegał na tym „hm, ja bardzo szanuję, nie, właściwie to, hmm, różne drogi prowadzą do Boga, wiesz, w co chcesz, Ważne, żebyś wierzył, nieważne w co. To nie była nauka Jezusa. On się nie narzucał ze swoją wiarą, ale też jej nie ukrywał. Apelował, nawet wielokrotnie, ale nie przymuszał. Jak ktoś sobie w końcu nie życzył, się wycofywał, ale nie dał sobie zamknąć ust. Tak jakby niektórzy dzisiaj chcieli od chrześcijan. Że najlepiej, jeśli zamkną się w swoich kościołach, a i nawet tam, jak trochę ściszą potencjometry, na urządzeniach nagłaśniających, żeby czasem nic się na zewnątrz nie wydostało, bo może urazić uczucia niewierzących, którzy nie chcą na żadne emblematy religijne patrzeć, niczego religijnego nie chcą słuchać. Koniec końców, nawet to, że ktoś powie: że Jestem chrześcijaninem, ich będzie drażnić. Jezus sobie ust zamykać nie dał. Ale też nie narzucał się z tym, co głosił. A głosił, że chociaż jesteśmy wolni, to jednak wolność to również odpowiedzialność. Odpowiedzialność również za złe wybory. I złe wybory mają swoje konsekwencje. Czytamy u Marka w XVI rozdziale: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jest wybór, jest alternatywa, ale wolność to odpowiedzialność. A odpowiedzialność to ponoszenie konsekwencji złych wyborów. Dlatego Jezus, jakby realizując tę myśl Bożą, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do opamiętania, że chce, żeby każdy był zbawiony, dlatego Jezus apelował, choćby do bogatego młodzieńca, by poszedł za nim. Modlił się za uczniów, wy pozostali mu wierni. 17 rozdział Ewangelii Jana. Był zasmucony, kiedy mieszkańcy Jerozolimy odrzucili go. Mateusz Łukasz, 13 rozdział. A nam w końcówce Ewangelii Mateusza nakazał głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, wszystkim ludziom po całej ziemi. I głoszenie tej Ewangelii jest również kwestią naszego wyboru i też leży w naszej wolności sumienia i wyznania. W tym pokazywanym tu na pierwszej części nabożeństwa artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest powiedziane, że każdy z nas ma wolność wyboru, zmiany, nawet porzucenia religii czy wierzeń. I że ta wolność obejmuje manifestowanie tej religii samemu, wspólnie z innymi, publicznie czy prywatnie. Manifestowania tej religii przez modlitwę, przez praktykowanie, przez nabożeństwa, różne zwyczaje i przez nauczanie. Ten sam artykuł odnajdziecie w formie niemalże identycznej. 53 artykule Konstytucji, który mówi, co obejmuje wolność religijna. To również manifestowanie swych wierzeń poprzez nauczanie. Dziś, gdy tu siedzimy na nabożeństwie, realizujemy tę wolność przez nabożeństwo, przez udział w nim. Ale kiedy wyjdziemy, możemy dalej ją realizować. Przez nauczanie, które możemy robić publicznie, prywatnie, samemu, wspólnie z innymi. Mamy dzisiaj, mamy dzisiaj do tego prawo. Prawo to jedno: wybór, wolność. To jest również wolność, czy chce to robić, czy nie chce to robić. Są jednak, jak powiedziałem, miejsca na tym świecie i dzisiaj, gdzie się takich praw ludziom odmawia. Nawet nasz kraj, może się stać, jeśli, jak powiedziałem, nie będziemy dostatecznie czujni, jeśli nie będziemy dostatecznie bronić praw własnych i cudzych i nasz kraj może stać się areną, miejscem ograniczania nam wolności religijnej. Może nie od razu będę, może nie od razu zacznie się to, nie wiem, prześladowaniem aż na śmierć, zamykaniem w więzieniach. A i w naszym kraju w latach powojennych były takie sytuacje. Adwentyści siedzieli w więzieniach za wiarę. Ale może zacząć się od rzeczy, powiedzielibyśmy, prozaicznych. Od zwalniania kogoś z pracy, bo chce święcić sobotę. Od niedopuszczania naszych dzieci do pewnych konkursów. Dzięki którym mogliby, gdyby byli ich laureatami, dostać się na studia bez problemu, bo znowu w grę wchodzi kwestia soboty. Takie rzeczy są coraz, coraz częstsze. Podając te różne przykłady parę minut temu, zapomniałem o jednym takim przykładzie. Całkiem niedawno do więzienia w Stanach Zjednoczonych poszedł pewien cukiernik. Wiecie dlaczego? Bo powiedział, przepraszam, pokrójcie mnie, prawda, zróbcie ze mną, co chcecie, wsadźcie mnie do więzienia, ale tortu dla wesele dla homoseksualistów nie zrobię. A prowadził cukiernię. I poszedł do więzienia. Zamknięto go do więzienia. Według pewnych myśli, które zawierają się w takim pojęciu poprawności politycznej, która jest nam dzisiaj w całym świecie, tym tak zwanym demokratycznym, liberalnej demokracji, jest nam dzisiaj narzucana i która ma wiele słusznych postulatów, ale w niektórych miejscach te postulaty godzą w wolność religijną. Niektóre ośrodki adopcyjne, które zajmowały się organizowaniem adopcji porzuconych dzieci, ośrodki prowadzone przez chrześcijańskie wyznania, zostały zmuszone do zamknięcia swojej działalności. Wiecie dlaczego? Bo znów powiedzieli: Będziemy organizowali adopcję, ale nie dla par homoseksualnych. Bo to. Będzie krzywda dla dziecka. Nawet to, co w tej chwili powiedziałem, gdybym to powiedział, będąc w Szwecji, bardzo prawdopodobne, żebym odpowiadał za to karnie. Jak nie będziemy dbali o naszą wolność religijną, która jest prawem człowieka. Nie tylko obywatela, człowieka, jak nie będziemy się jej domagać, to niedługo możemy siedzieć w więzieniach, zamówienie i nazywanie rzeczy po imieniu. A przecież chyba nie powiedziałem nic obraźliwego. Ani nic, co by niektórzy chcieli nazwać mową nienawiści. Ale już się tak w tym świecie robi. Już mamy z takimi sytuacjami do czynienia. Jak chrześcijanin ma na takie prześladowania reagować? Tutaj może was troszeczkę zasmucę. może rozczaruję bardziej, ale to nie ja, to właściwie Jezus, który powiedział: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczy gdzie prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło. No na przykład od razu, właśnie, że to jest mowa nienawiści, gdy po prostu nazywacie pewne rzeczy po imieniu. A radujcie się, weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Napisane z Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Jeszcze w innym miejscu powiedziane jest: miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyli tych, którzy was prześladują. modlcie się za nich. To ma być nasza jedyna reakcja na prześladowanie? Cieszenie się, że są? Niektórzy mylnie interpretując te teksty, które no mylnie. Jak można takie teksty błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, mylnie zinterpretować? Otóż można, jeśli. No ja czytam o. Kto, kto tu jest błogosławiony? Kto, czy tu jest błogosławiony ktoś, czy coś? Ktoś czy coś? Ktoś. Ktoś, kto cierpi prześladowanie. On jest błogosławiony. Mylna interpretacja polega na tym, że ktoś myśli, że prześladowania są błogosławieństwem. Ktoś myśli, że jeżeli ja będę prześladowany za wiarę, to znaczy, że moja wiara jest prawdziwa. Kto tak mylnie interpretuje, wiecie, do czego doprowadza? On wręcz czasem nawet prowokuje prześladowania. On zachowuje się w sposób taki, żeby go właśnie zaczęto. Nawet, nawet ci, którzy go by nawet nie chcieli palcem tknąć, nawet nie mieli takiego zamiaru myśli, on będzie ich tak długo prowokował, aż w końcu zaczną go prześladować. A on wtedy powie, hmm, jestem błogosławiony. Tak jest. Moja wiara jest prawdziwa. Chrystus się do mnie teraz właśnie przyznaje. Bo co? Bo mnie prześladują. Prześladowania nie są błogosławieństwem. Prześladowania są od diabła. To on jest mordercą od początku. To on jest kłamcą od początku. To on jest prześladowcą od początku. To on. Pod pozorami wolności chce faktycznie nam odebrać wolność. Obiecując wolność, chce nas zniewolić. Oderwaniem od Boga, oderwaniem od Jego słowa, oderwaniem od Jego prawa. Dlatego nie prowokujmy prześladowań. Jak nas nie chcą w jednym miejscu, nie narzucajmy się. Bo jak będziemy się narzucać, to w końcu będziemy prześladowani. Po prostu idźmy w inne miejsce. Chętnych do zbawienia jest dość. Znajdziemy ich. Duch Święty nas poprowadzi gdzie trzeba. Ale też nie pozwalajmy sobie na to, żeby nas prześladowano bezkarnie, jeśli Prześladowania religijne i dyskryminacja jednak są w danym państwie niedopuszczalne. Jeśli w danym państwie jest prawo, które tego zabrania, to nie wahajmy się powołać na to prawo. Nie wahajmy się wskazać, że są prawa, których łamać nie wolno. I te prawa nam przysługują, i proszę ich przestrzegać. Nie myślcie, że zostanie wam odebrane chociaż trochę błogosławieństwa Bożego z tego tytułu. Pamiętajcie, że wszelka władza jest od Boga, nie na próżno miecz nosi. Jest powiedziane, zostaw pomstę, pomsta do mnie należy. I to właśnie w skojarzeniu z tymi tekstami z listu do Rzymian z XIII rozdziału, że wszelka władza jest od Boga, że władza nie na darmo miecz nosi, że jest ustanowiona przeciwko złym i dla dobrych żeby trzymać pewien porządek. Jeśli więc władza dzisiaj daje mi prawo do wolności religijnej, jeśli są przepisy w kodeksie karnym, które zabraniają dyskryminowania mnie, jeśli takie przepisy znajdę w kodeksie pracy, które mówią, żeby nie dyskryminować ludzi ze względu na wyznanie. To jeżeli ktoś dziś mnie dyskryminuje, to oczywiście będę się modlił do Boga za moich nieprzyjaciół, żeby Bóg otworzył im oczy. Ale wiecie, modlitwy modlitwami, a ktoś może uparcie mnie dalej dyskryminować. Nie wahajmy się wtedy również powołać na prawa ustanowione przez władzę, ustanowioną przez Boga. Bo może się okazać, że rezygnujemy z narzędzi, które Bóg nam troszkę okrężną drogą przez władzę świecką, ale to On nam je dzisiaj zapewnił. Apostoł Paweł nie miał żadnych skrupułów, gdy, gdy go aresztowano, zbito, wtrącono do więzienia. Skorzystał z tego, że jest obywatelem rzymskim jak czytamy w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale gdy go tak potem chcieli cichcem, ukradkiem, bo się przestraszyli, że ten człowiek ma pewne jednak prawa, wypuścić, to powiedział, Wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? Niech raczej sami przyjdą, wyprowadzą nas. Na co się Paweł powołał? Na przysługujące mu jako obywatelowi prawa. I to podziałało. I ci, którzy ich tam zbili. Przyszli, przeprosili, wyprowadzili ich i poprosili, żeby opuścili to, to miasto. W Jerozolimie też, też groziła mu chłosta i wtedy spytał setnika, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego bez wyroku sądu? I też podziałało i odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchiwać. I tak moglibyśmy jeszcze pewne przykłady podawać. Chrześcijanin, gdy jest prześladowany, nie powinien się dziwić. Chrześcijanin, któremu się odbiera wolność religijną, nie powinien się dziwić. To jest wpisane w pewien pakiet chrześcijaństwa. W końcu, pewna nawet, yy, yy, pewien nawet tekst biblijny bardzo bliski adwentystom. Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które są przykazań Bożych, i trwa przy świadectwie o Jezusie. Ten tekst mówi ewidentnie, że diabeł będzie walczył z Kościołem ostatków. Prześladowania są elementem tej walki. Są w pakiecie bycia wierzącym chrześcijaninem, a adwentystą w szczególności. Ale błogosławieni ci, którzy są prześladowani. Jednak niech nam się to nie pomyli z błogosławieństwem prześladowania, bo ono nie jest żadnym błogosławieństwem. I jeśli tylko są prawa, na które możemy się powołać, by prześladowań uniknąć, nie wahajmy się tego użyć. Nawet nie dlatego, żebyśmy uniknęli ich my sami. Ale po to, żeby ci, którzy przywykli innych prześladować, ci, którzy przywykli nie szanować cudzej wolności religijnej, nie rozpasali się w tym i nie zabierali jej również innym, to jest nasza odpowiedzialność. Żądając wolności religijnej dla siebie, w jakimś sensie, żądając szanowania prawa dla siebie, w jakimś sensie żądamy go również dla innych, dla muzułmanów, dla Żydów, dla wyznawców kryszny. Nie jest mi z nimi po drodze, ale jeśli będą się chcieli modlić do swoich bóstw, a ktoś im będzie przeszkadzał, a ja będę mógł coś zrobić, żeby im nie przeszkadzano, to im pomogę. Bo może kiedyś, gdy ja będę potrzebował pomocy, ktoś z nich pomoże mnie. Tu działa bardzo prosta, złota reguła Jezusa Chrystusa. Cokolwiek byście chcieliby, by wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Przypomnę na zakończenie te słowa, które cytowałem w pierwszej części nabożeństwa w apelu misyjnym. Sztandar prawdy i wolności religijnej, niesiony wysoko przez założycieli Kościoła Ewangelicznego i przez świadków Bożych na przestrzeni wieków, jakie upłynęły od tamtego czasu, został na czas ostatecznego konfliktu przekazany w nasze ręce. Tak napisała do nas Ellen White. Sztandar prawdy i wolności religijnej. Wielu z nas zauważa tylko pierwszą część tej. Tego zwrotu, sztandar prawdy. Ewangelii wiecznej. To chcemy głosić, trójanielskie poselstwo. Ale tam jest powiedziane też i wolności religijnej. Ta wolność potrzebna jest po to, żeby z tym sztandarem prawdy dojść jak najdalej. Jak najdalej. Dlatego szanujmy ją, jako, że jest. Przyrodzona nam jest elementem naszej godności, darem danym nam przez Boga. Nie pozwólmy innym ograniczać jej nam. Jeśli jest jakieś prawo, powołajmy się na nie, póki jest, póki działa. Jak już nie będzie działać, jak go nie będzie, to pozostanie nam już tylko cieszyć się i radować, że jesteśmy prześladowani. Bo już nic więcej nie będziemy w stanie zrobić. Ale na dzisiaj, brońmy jej dla siebie i brońmy jej dla innych, e, bo broniąc innych, będziemy robili też to, co robi Jezus Chrystus i co robił Jezus Chrystus, gdy był na Ziemi. Bo On sam korzystał z wolności, sam miał możliwość dokonywania wyborów i chce, żeby tę wolność dokonywania wyborów byśmy mieli i my, ale też chcę, żebyśmy dokonywali w naszym życiu wyborów właściwych. I niech nam Bóg w tym dopomoże i w sferach religijnych, i w każdej innej dziedzinie życia. Amen.